Tu uwaga. Obserwator, melduj co widzisz. Obserwator, melduj co widzisz. Baza, tu obserwator. Tłum zbiera się pod kościołem. Powtarzam, tłum zbiera się pod kościołem. Zrozumiałem. Widzę podejrzanych. Widzę podejrzanych. Zrozumiałem. Melduj. Chodzą z ludźmi do kościoła. Jaka reakcja tłumu? Obserwator, jaka reakcja tłumu? Jest entuzjazm. Zgromadzeni biją brawo. Obserwator, zachowaj dystans. Zaraz będzie tam ZOMO. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Zachować dystans. Idzie ZOMO. Czemu nie śpisz? Wcześniej jest. Znowu cię wzywają? Aha. Przecież dzisiaj niedziela. No i co? Myślisz, że ci ze sztabu nam przeposzli? Kiedy wreszcie to się wszystko skończy? Nie wiem, ale obiecuję ci, że jak spotkam Jaruzelskiego, to na pewno go o to zapytam. Bardzo śmieszne. Podoba ci się nowy napis na naszej klatce schodowej? Jaki napis? Tu mieszka gestapo. O co ci chodzi? Chcesz, żebym im powiedział, że rezygnuję, tak? A zastanowiłaś się, z czego będziemy żyć? Twojej pensji z przychodni? Chociażby. Nie ma dnia, żeby na dyżur jakichś pobitych nie przywozili. Biją ich ludzie w mundurach takich jak twój. Nie takich. Milicyjnych. Dla ludzi to żadna różnica. I tak wszyscy traktują mnie jak trędowatu. Jacy wszyscy? Nieważne. Jak wchodzę na dyżurkę, koleżanki, z którymi znamy się od lat, patrzą na mnie jak na wroga. Ja... Co się dzieje? Wracaj do łóżka. Tak głośno rozmawiać, że nie mogę spać. Mama ma gorszy dzień. Chodź, głupota jest zaraźliwa, jeszcze ci się od ojca udzieli. Irena! Kładź się spać. Jak wrócę, to pobawimy się w wyścigi, dobrze? Dobrze. Ja też bym chciał, żeby było już po wszystkim. Obywatelu kapitanie! A co tobie dzisiaj tak wesoło, Sobczak? Melduję, że tak po prostu, obywatelu kapitanie. Zapowiada się kolejny piękny dzień. No, rzeczywiście, kurwa, piękny. Żywego ducha! Ludzie w domach siedzą. Boją się. Tam, obywatelu kapitanie. Przy niedzieli cały naród w kościołach siedzi. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy to, co mamy. A ty niby skąd to wiesz? Może ty sam też tam chodzisz, co? No, jakby było kiedy. Ciągle służba i służba. Mało to razy na niedzielnym patrolu widziałem. Zresztą zaraz będziemy kościół mijać, to sam obywatel kapitan się przekona.
A jak to się stało, Sobczak, że z komandosów do nas trafiłeś? Przecież tu nuda. Tam miałbyś wiele okazji do wykazania się. Wykazania? Niby czym, obywatelu kapitanie? Jak tylko stan wojenny ogłosili, komenda przyszła, że mamy na strajkujących iść. Razem z ZOMO. No i? No i chłopaki ciśnienia dostali i powiedzieli, że w dupie mają taki rozkaz. Wojskiem jesteśmy, a nie milicją i nigdzie z tymi kurwami chodzić nie będziemy. Sobczak. A tak, obywatelu kapitanie. Wszyscy się postawili. No i nam pluton rozwiązali. A co, pochwałę wam mieli dać? Ja to i tak farta miałem, bo większość do jednostki karnej w Orzeszu trafiło. No, faktycznie. Farta miałeś. Co jest? Obywatelu kapitanie, porucznik Kwasek, Wojskowa Służba Wewnętrzna. Mirowski, co się tu dzieje? Nie mamy czasu. Spieszymy się na odprawę do sztabu. Musicie nam pomóc. W kościele za rogiem odbywa się nielegalna agitacja polityczna. Jest tam kilku gnojków z opozycji. Zaraz ZOMO ich wygarnie. No i co nam do tego? Niech milicja robi swoje. My mamy swoje. Dostaliśmy cynk, że wśród tych z opozycji jest gówniarz, który nie stawił się do wojska. Od kilku tygodni się ukrywa. No i co? W tylu go mamy łapać? To szczególnie niebezpieczny osobnik. Wywrotowiec z NZS-u. Z czego kurwa? Niezależnego Zrzeszenia Studentów. To taka niebezpieczna, reakcyjna organizacja. Ten wrzasz stanowi szczególne zagrożenie dla kraju. Co wy mi tu pierdolicie, poruczniku? Zatem... odmawiacie? Obywatelu kapitanie. Po co na modlących się ludzi, to na siebie sprzętu idzie? Nie wtrącajcie się, kapralu. Nie wasza to sprawa. Co oni robią? Przywołajcie swojego żołnierza do porządku. Przy oficerach stoi. Sobczak. Ale oni ludzi napieprzają, obywatelu kapitanie. Stój, gdzie stoisz, morda w pół. Pieprze. Chyba mamy tego waszego. Dawajcie go. Ten? Ten? Prosto, skurwysyno! Przestań go bić! Tobie kapral, co do tego? Gówno, Sobczak, odpuść! Tak, to ten. Co my tu mamy? Zostawcie go! Zostawcie go, gnoje! Magda, proszę cię, uciekaj stąd! Tacy jesteście odważni, tylu na jednego bandyci! Weź ma to co odbił! Nie bij jej! Co ty robisz, człowieku? Sobczak, odpuść! Ty waha chuj się wpierdalasz. Tu kobieta jest! Spierdalaj! Puśćcie go już! A ty ją podnieść i stań się za mną! Sobczak, opuść broń! Menda, dawaj mu kucze do wody! A wy wypierdalać! Sobczak, co wy chcecie zrobić? Na wycieczkę jadę, dlatego zabieram za sobą. Wstawaj, Mendo! Zastanówcie się, co robicie, kapralu! Nie radzę jechać za nami, bo jeszcze się towarzysz sierżant może skaleczyć. Płaś, kurwa! Jazda, jazda, jazda!
zdajesz sobie sprawę z konsekwencji tego, co się stało? Obywatelu, pułkowniku? Z twoim doświadczeniem daję sobie wyciąć taki numer. A skąd mogłem wiedzieć? W jakim świetle postawiłeś jednostkę? Nas wszystkich. Mnie. Jutro przyjeżdża pieprzona komisja z Warszawy. Nakopią nam do dupy. Pamiętaj, jak zacznę tonąć, idziesz na dno razem ze mną. Przecież on się znajdzie. A gówno mnie on obchodzi! Za to, co zrobił, dostanie kilka lat karceru albo czapę. Tu o nas idzie, obywatelu Mirowski. Rozumiesz? O nas! Jak mnie zesłali na to zadupie, miałem nadzieję, że spokojnie przeczekam ten pojebany czas. Kurwa mać! Proszę o danie mi szansy na odnalezienie go. Po co? Zostaw to tamtym. Nie chcę, żeby go zabili. A jakie to ma znaczenie? Sam sobie będzie winny. To dobry żołnierz jest. Był, obywatelu kapitanie. Był! Wejść! Obywatelu pułkowniku? Czego mówisz? Melduję, że znaleźli porzucony pojazd przy starym kamieniołomie pod miastem. A dezerter? Milicja jest przekonana, że ukrył się gdzieś w pobliżu. Obstawili cały teren. WSW też już tam jest. Jadę tam. Znam to miejsce. Powiedziałem wykluczone. Wyjdź. Pomyśl, jak będziemy mieć trupa, to ta komisja z Warszawy faktycznie nas rozjedzie. A jak załatwimy sprawę od ręki, to ty, znaczy obywatel pułkownik, pokaże im, jak jest skuteczny. Nie bierz mnie pod włos. I tak ci nie odpuszczę. A jakie jest wyjście? Dobra. Zapierdalaj po niego. Tak jest! Ale pamiętaj, jak coś pójdzie nie tak, to lepiej też daj się odstrzelić. Bez dezertera żywi mi tu nie wracaj. Mamy gnoja. Ukrywa się w starym szybie. Milicja chciała go wykończyć gazem, ale boją się o swojego. Kazałem wezwać strzelców wyborowych. I co jeszcze? Może pluton czołgów, co? Sam pójdę po niego. Powiedz reszcie, że dopóki stamtąd nie wyjdę, mają nic nie robić. Czekacie tu na mnie. Protestuję. To moja akcja. Ten żołnierz jest najlepszym strzelcem w całej jednostce. Jestem przekonany, że jak dojdzie do jatki, to odjebie cię pierwszego. Rozumiesz? Sobczak! To ja! Nie strzelaj!
Będziesz do mnie strzelał, Sobczak? Obywatel kapitan. A nie mówiłem, że będzie dziś piękny dzień? I na co ci to, chłopie, było? Gdzie ta główna żeria? Mam nadzieję, że już daleko stąd. A tamten? Stój prosto, Łajzo. Ratujcie, towarzyszu kapitanie, to wariat jest! Stól pysk. Co tutaj tak śmierdzi? Nie wytrzymał napięcia. Bez pałki odwaga mu się ulatnia. I co teraz? To ty mi powiedz, kapitanie. Pójdziesz ze mną. Nie da rady. Nie podoba mi się to towarzycho na zewnątrz. Sobczak, przecież kiedyś ten cały syf się skończy. Warto teraz dać sobie odstrzelić łeb. Jeszcze zobaczymy, kto co komu odstrzeli. Tacy jak ty przydadzą się w lepszych czasach. Obywatel kapitan gada jak polityczny. Obaj wiemy, że nie doczekam. Będzie czapa. Nie będzie. Zatuszują sprawę. W ludowym państwie taka rzecz nie mogła się wydarzyć. To co teraz będzie? Posiedzisz trochę w Mamrze, a potem dołączysz do kumpli w Orzyszu. Kompania karna cię nie minie. Żeby to była prawda. Dopilnuję tego. Masz moje słowo. Opuścić broń! Ja cię gnoju. Fasek! Jak coś mu się u was stanie, to cię znajdę. Czy to jest groźba? Obywatelu kapitanie? Nie. Życzliwa rada. Obywatelu poruczniku.